mówiąc krótko i może żartobliwie prosto tak naprawdę. Natomiast no najlepszym wyjściem byłoby mieć regulowane siedzisko, żeby krzesło było regulowane do wysokości blatu, biurka, i wtedy każde dziecko mogłoby sobie dostosować tą wysokość tak, żeby ręce, dłonie, łokcie były oparte na blacie, wtedy wymusza to prostą sylwetkę, ustawienie prostego kręgosłupa. Wiemy, że raczej w szkole jest to niemożliwe. Mamy jeden rozmiar tak naprawdę ławek, jeden rozmiar krzeseł. Każde dziecko jest troszkę inne, jeśli chodzi o wysokość, więc no nie do końca jest to możliwe, natomiast no staramy się siedzieć jak najbardziej, jak to powiedzieć, prosto, stopy oparte o podłoże, mniej więcej kąt prosty zgięcia w kolanach, no i staramy się utrzymać prosty kręgosłup.